Jestem szczęśliwa i zaszczycona, że mogę spędzić w Gdyni, w mądrej, pięknej, inteligentnej Gdyni wieczór. Po raz drugi już w Gdyni otrzymuje się ważną nagrodę literacką. Kategoria poezja. Dłużej siedzieć nie mogę. Laureatem nagrody w kategorii poetyckiej został Wojciech Bonowicz, autor tomu Pełne morze. Panie Wojtku, i teraz jeszcze w nagrodę i dla pana, i dla nas, pana wiersz przeczyta Anna Dymna. Noc. Wiersz. Najpierw zamyka cię w sobie. Nie chcę, żebyś rozglądał się, szukał innych słów w innych wierszach. Siedzisz w kącie kamienia, zwinięty jak kartka papieru, bezbronny, pogodzony, nie oddychasz, wiersz nie pozwala. W kamieniu nie można wiercić się, używać łóżka, zegara, mapy i całej reszty wyobraźni. Wiersz ma swoją wyobraźnię. Książką nagrodzoną, teraz wstanę tak samo jak Piotr. Mianowicie jest oczywiście książka pana Myśliwskiego. Bardzo się cieszę. Traktat o łyskaniu wasowym. Tak, bardzo prosimy. Bardzo dziękujemy i prosimy zasiąść na tronie i obejrzeć film. A tam Piotr Adamczyk przeczyta fragment książki pana Wiesława Myśliwskiego. Siedzieli w kręgu tej naftowej lampy. Ojciec, matka, dziadek, babka, obie siostry, Jagoda, Leonka. I stryj Jan żył jeszcze. On jeden wstał, gdy wszedłem i napił się wody. Pił dużo wody przed śmiercią. A tak wszystkim strąki fasoli tylko zastygły w rękach. Nagrodę w dziedzinie eseistyki przyznaliśmy książce, która przypomniała nam, jaką siłę i jaką piękną wymowę ma sama obecność świata. Przyznaliśmy Krzysztofowi Środzie za książkę Projekt handlu kabardyńskimi końmi. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi. I teraz prosimy o fragment w wykonaniu pani Kingi Price. Wciąż podobało mi się w Pierwomajsku. Dlatego w czasie, gdy milczący policjant przetrząsał nasze bagaże, ja zająłem się zmianą butów. Obaj zerkaliśmy na siebie podejrzliwie kątem oka. Kiedy skończyłem wiązać sznurowadła, wyprostował się, zatrzasnął bagażnik i sięgnął do kieszeni po mój paszport.